rozwiążemy teraz kolejne zadanie dotyczące stanów skupienia i przemian fazowych i znów zajmiemy się wodą, ale ten przykład będzie moim zdaniem nieco ciekawszy i zmusi nas do tego, by troszeczkę pogłówkować. Otóż mam 500 g wody w temperaturze równej 60 stopni Celsjusza i chcę ją ochłodzić do temperatury 0 stopni Celsjusza, przy czym chcę to zrobić przy pomocy lodu, który do tej wody wrzucę. No powiedzmy, że mam w domu maszynę do wytwarzania lodu i lód w momencie wyjmowania z maszyny ma temperaturę minus 10 stopni Celsjusza. Nazwijmy sobie temperaturę lodu minus 10 stopni Celsjusza. I pytanie jest takie, ile lodu potrzebuję do osiągnięcia swojego celu, do schłodzenia o pół kilograma wody od 60 stopni Celsjusza do 0 stopni Celsjusza. Mam naczynie z wodą. Woda ma 60 stopni Celsjusza i wrzucamy do niej lód w temperaturze minus 10 stopni Celsjusza i chcemy uzyskać sytuację, w której woda będzie miała 0 stopni Celsjusza, a lód, czy też woda powstała ze stopienia lodu, ma mieć temperaturę nie większą niż 0 stopni Celsjusza. Dlaczego? No zastanówmy się. Żeby nasza woda schłodziła się do żądanej temperatury, to musi oddawać energię i energia ta będzie absorbowana przez lód. I teraz jeśli lodu będzie za mało, czyli absorbując energię od wody, on najpierw się podgrzeje do temperatury topnienia, potem się stopi, a potem ta powstała ze stopienia woda jeszcze się podgrzeje powyżej 0 stopni Celsjusza, to nie ma szans, żeby to, co mamy w naczyniu, uzyskało kiedykolwiek temperaturę 0 stopni Celsjusza. Dlatego lodu musi być tyle, żeby absorbując energię od tej ciepłej wody, po prostu najpierw ją podgrzał do 0 stopni Celsjusza, a następnie stopił, ale żeby woda powstała z jego stopienia, nie podgrzewała się już powyżej 0 stopni Celsjusza. Zacznijmy od policzenia, ile ciepła musi oddać woda, żeby schłodzić się od 60 stopni Celsjusza do 0 stopni Celsjusza. Oznaczmy to Q, ciepło, to jest taka literka, którą często oznacza się ciepło, z indeksem O. Oddane to jest tak, ciepło właściwe wody w stanie ciekłym, czyli 4,178 tysięcznych joula na gram razy Kelvin razy 500 gramów, bo tyle mamy wody, i razy 60 kelwinów, bo taka jest różnica temperatur. To znaczy różnica temperatur jest minus 60 kelwinów, ale ponieważ mówimy, że to jest ciepło oddawane, to liczymy ciepło otrzymane przez otoczenie. To ciepło będzie dodatnie, bo woda to ciepło oddaje. Tak, czyli razy 60 kelwinów. Ile to się równa? Jednostki się zgadzają, gramy skracają się z gramami, kelwiny z kelwinami. Tak, na boku możemy się przekonać. Joule przez gramy razy kelwiny razy gramy razy kelwiny. To są joule. Dobrze, a ile wynosi to ciepło oddawane? Zaraz policzymy. 4,178 tysięcznych razy 500 i razy 60. 125 340 joule. Tak, 125 340 joule. Dobrze, a teraz ile ciepła jest w stanie zaabsorbować lód? No, naszą niewiadomą w zadaniu jest ilość lodu wyrażona w gramach. Oznaczmy ją sobie przez x. Masa lodu to jest x w gramach. Dobrze. I teraz, jak pamiętamy z diagramu fazowego, który rysowałam jeszcze w poprzednich filmikach, tutaj mamy dostarczane ciepło, a tutaj mamy temperaturę. Lód może absorbować energię po pierwsze, najpierw podgrzewając się aż do punktu, aż do temperatury topnienia, a następnie topiąc się. Tak, na takimi dwoma sposobami, na takich dwóch etapach może absorbować energię. Policzmy sobie, ile może zaabsorbować na pierwszym etapie. Oznaczmy sobie to przez Q z indeksem A. To jest tak, ciepło właściwe wody w stanie stałym, czyli lodu, to jest 2,05 joula na gram razy Kelvin razy x gramów i razy 10 kelwinów, bo początkowa temperatura lodu jest minus 10 i lód może się ogrzać do temperatury topnienia, czyli do 0 stopni Celsjusza, to jest różnica temperatur 10 kelwinów. Dobrze, jednostki zgadzają się i tutaj możemy policzyć w pamięci
Czy to jest 2,05 razy 10, to jest 20,5 razy x. No i to jest w dżulach. Dobrze, a teraz lód może absorbować energię również topiąc się. Oznaczmy sobie to ciepło absorbowane przez topnienie literką Q z indeksem B. To jest ciepło topnienia lodu, to jest 333,55 joula na gram razy x w gramach. Gramy z gramami się skracają i wynik to będzie 333,55 razy x dżuli. Dobrze, cały układ jest odizolowany od otoczenia, więc wszystko, co oddaje woda, musi być zaabsorbowane przez lód. Więc teraz przyrównamy te wielkości. Ciepło oddane do całkowitego ciepła zaabsorbowanego. Tak, 125340 dżuli to się musi równać 20,5 razy x plus 333,55 razy x i to również jest w dżulach. To się równa 333,55 plus 20,5 to jest 354,05 razy x w dżulach i stąd x to się równa 125340 przez 354,05. No i wynik jest w gramach, to prawda tutaj nam nie wynika z rachunku jednostek, ale widzimy, że tutaj pisaliśmy przed x, zawsze pisaliśmy gramy w naszych rachunkach, więc samo x jest wielkością bezwymiarową. Równie dobrze może można było to zrobić lepiej, nie pisać tutaj gramów, tylko samo x i wtedy tutaj mielibyśmy dżule przez gram, dżule przez gram, tu po tej stronie dżule przez gramy i ostatecznie x by wyszło w gramach. No trudno, ale zrobiliśmy to tak. Też jest to logiczne i wytłumaczalne. I teraz policzyłem sobie po prostu, ile x wynosi. Otóż mamy te 125340 i dzielimy to przez 354,05. To jest 354 i ile? 18 tysięcznych. Czyli w zasadzie możemy, żeby mieć pewność, że nam się woda ochłodzi, do tego 0 stopni, możemy tego lodu dać troszeczkę więcej, czyli 354,02. 354,02 grama. To może się wydawać zaskakujące, że mamy aż pół kilo wody, która ma się ochłodzić o 60 stopni Celsjusza. Może się wydawać, że tego lodu, który może zmienić temperaturę tylko o 10 stopni Celsjusza, trzeba byłoby dodać jakoś bardzo dużo. No tak na pierwszy rzut oka, nie wiem, z 6 razy więcej, tak? Bo różnica temperatur jest 6 razy większa w przypadku wody, możliwa do uzyskania, niż w przypadku lodu. No ale okazuje się, że tak nie jest, że lodu wcale nie trzeba dodawać tak dużo. Wystarczy go całkiem mało, mniej niż wody. I można by się zastanowić, z czego to się bierze. Otóż bierze się to z tego, że ogromny ułamek całej zaabsorbowanej energii jest absorbowany na topnienie lodu, na zwiększenie energii potencjalnej cząsteczek związanych w tej strukturze krystalicznej lodu, a nie na samo podgrzanie lodu, prawda? Tutaj 20,5, a tutaj 333,55. Jest ogromna różnica między tymi liczbami. I zauważmy, że gdybyśmy dodali nawet lodu w temperaturze 0 stopni, czyli lód by w ogóle nie miał możliwości najpierw się ogrzać, tylko od razu zacząłby się topić, to tego lodu potrzeba byłoby wcale nie tak wiele więcej. Sprawdźmy. Już nie powtarzając całego rachunku, tylko na wzór tego, co zrobiliśmy tutaj, weźmy samą tylko tę część. Bez tego. I wyjdzie nam, że w przypadku, gdybyśmy dodali lód w temperaturze 0 stopni, to mielibyśmy 125340 podzielone przez 333,55 w gramach, to będzie 375 i po zaokrągleniu 78 setnych grama. 375 i 78 setnych grama, więc cały czas mniej niż wody. Dla mnie taki wynik jest ciekawy. Mam nadzieję, że dla Ciebie też chociaż trochę.